No siemano, witam się z wami z wnętrza Solarisa 12-metrowego o numerze bocznym taborowym, bocznym 1247. Jak widzicie, jesteśmy na zajezdni dzisiejszego dnia, czyli wtorek 20 kwietnia bodajże, tak? Mam linię 63, brygadę czwartą. Na popołudniu do 23 jeżdżę. Dobra, teraz wchodzimy w książkę, tylko co pisane, znaczy te warsztaty rządzą 12.47. Miałem go kiedyś na 51, na 68, często nim jeździłem. Nie, do 12.49 chyba mi się hamulce zapaliły. W tym chyba nie. No jak widzicie, wiosna pełną gębą. Przygotowujemy się do pracy. Coś tam wam nagram na pewno. Pozdrawiam was serdecznie. Ahoj. No siemano. 64. Pierwsze kółeczko na Kolbin. Nagram wam ten przejazd taki przez te nowe miejsca. Kolejka się zrobiła, ale nas to nie interesuje. Jak mówiłem wcześniej, 12.47. Stoi tu 57, to łatwo się wyjeżdża. Oho. Wbiło się BMW. A my jedziemy za pogotowym technicznym. Prowadzi nas lider w pomarańczowej koszulce. Tu oczywiście trzeba uważać na tym zakręcie na jadących z prawej. No i na zaparkowane wozy, no bo jak wiecie, tył zachodzi w autobusie. Jakieś pół metra, żeby tam nie podrysować, nie pociągnąć. No, to już jednokierunkowa, lecimy w dół, oczywiście my w lewo i to jest jak standardowo strasznie utrudniony wyjazd. Ostatnio to miałem na 51 utrudniony wyjazd, także no właśnie nie pamiętam, czemu nie wziąłem wtedy, a nie, bo wtedy w zastępstwie poleciałem, miałem mieć 75 i wziąłem kamerę, a wrzucili mi 51. No i my tutaj uciekamy w lewo, aż do Kołłątaja. Taki to jest objazd tutaj. Tu mnie zaraz autobus puści, bo już widzę 53, które będzie mnie puszczać. Turlam na półtora pasa, hopsasa i uciekamy bus pasem i sierota się wpierdolił. Zadowolona z życia, przetraje potem bok i będzie płacz. No ten bus pas to jest tutaj takie ułatwienie dla nas trochę. Thank you.
się podobał szczerze, że to jest takie ułatwienie dla ludzi. Ten tu komentarz, to centrum takie spore. I tu jest ten lewostręb też jeszcze taki słaby, bo na tych światłach też mówię, tych zachodzi, jak stoi coś dużego, trzeba tam naprawdę uważać, przepuszczać wszystko. No oczy dookoła głowy, no to są te dwa utrudnienia tylko na tym. Na tym, w tym miejscu, tak to. Tak to trasa po staremu. Jeszcze celulozowa ma objazd, także mam nadzieję, że starczy baterii na sam Skolbin. To wam pokażę, zobaczę od strony CabView. Zobaczycie przejazd na tej celulozowej. Tu oczywiście nie wiadomo, czy zdążymy na światłach. Nadal jeszcze przeziębiony z gorączką. Nie miał miejsca i musiał wyjechać. Pierwszy z takich dodatkowych przystanków. With the bells, 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 with the bells